co? Z pozostałości wyszły wygodniki. Z pozostałości mam na myśli robienia klatki mojej, która jeszcze nie jest skończona, no bo co, no może musiał iść do pracy. Miał 1,5 tygodnia urlopu. No i tak jak widać na załączonym obrazku, tu nie mam jeszcze dziczek. No i tu nie mam jeszcze dziczek, ale to jest wszystko do zrobienia, bo dzisiaj kątowniczki kupiłam. Kwestia godzinki czasu, może nawet nie, żeby poskręcać drzwiczki, zamontować próg, który gdzie wszędzie są, no tu akurat ściągnęłam, no ale no próg tak jak wam pokazywałam. Mam sobie tutaj serynienki, chodzi. Taki próg zainstalować. Jeszcze nie wyrobione, będą skrzypieć. I myślę, że to byłby już wtedy finał całego przedsięwzięcia. Aczkolwiek muszę sobie wziąć farelkę, bo chcę impregnować, ale kurczę, no o takiej porze roku my kupili to drzewo, że no nie oszukujmy się, nie było lata. Znaczy nie lato, myśmy to kupili. No jeszcze jest mokrawe, jak tak macam dechy, to takie nie bardzo mokre, ale wilgotne. No w każdym razie farelkę sobie wezmę na dół. Na dół tutaj wstawię farelkę i godzinę czasu sobie tutaj pochodzi, całe ciepło będzie uciekało do góry i myślę, że tak szybciej wysuszę tą klatkę. Taki mam zamiar i tak zrobię. Jak powiedziałam, tak zrobię. Także co, no u mnie żadnych zmian jako takich nie ma, poza... A tutaj też nagrywałam, że poszedł sobie do mnie na obiad. Filmik jest przygotowany. 15 łapek brakuje. Także myślę, że szybciutko wbijecie te 15 łapek i ja będę miała to już za sobą, bo szczerze mówiąc chciałabym mieć to już za sobą. Ten filmik. Tu już mamusie sobie zabrałam od nich, bo się tłoczno zrobiło. Tą mamusię, tak jak powiedziałam w poprzednim filmiku, na sprzedaż jest. Chętnych zapraszam. Nie wysyłam królików, oczywiście z góry mówię. A tu co? No tu jest Jazi Małgosia. Ja tak ich nazwałam. Szczerze mówiąc, nie wiedząc jeszcze oczywiście, kto, czy to są chłopczyk i dziewczynka, czy dziewczynka i dziewczynka, czy chłopczyk i chłopczyk. W każdym razie Jazi Małgosia są nazwani tak przeze mnie póki co. Mogłabym już sprawdzić, powiedzieć, ale... I tak są na razie z mamusią, bo mają klatkę, mają sporą, miejsca mają sporo. No i tak się właśnie zachowują. Jak tylko klatkę otworzę, to zaraz pieszczochy przychodzą i każą się głaskać. Matka, co na początku była bardzo agresywna, tak teraz łebek pod rękę daje. Proszę mnie tu głaskać, bo ja to lubię i już. No. Także dobra, to by było z cyklu Jazi Małgosia. Jazi Małgosia już mają no 9 albo nawet 10 tygodni. Szczerze mówiąc, musiałabym zerknąć. Tu kawalerka, młodzież, jak ja to mówię. Jest ich tu 6 i właśnie dla nich muszę szybko suszyć tą klatkę. No bo już jak widać na załączonym obrazku, ja sobie latarkę wezmę, poczekajcie. No, jak widać na załączonym obrazku, mają już tu trochę tłoczno. Ale niestety, no nie mam na razie pustych klatek i niestety muszą się gnieździć. Jak ja to mówię, szarańcza. 3 razy dziennie muszę przychodzić, bo wyjadają wszystko. No jest ich 6, więc co, no co taka kupeczka siana dla nich. No ale 3 razy dziennie dostają, więc z głodu nie umrą. Dostają oczywiście tylko tego siana, wyrzucam 3 razy dziennie. No i jak widzę, że mają już połowę dnia pustą tu, no to też sypnę tam coś. A generalnie marchewkę, nie marchewkę dostają w takiej dawce, że wystarczyło dla nich wszystkich. Czy marchewka, czy to burak cukrowy, pastewny. No, także... No i jak widać, dopiero mi niedawno tego siana wrzuciłam. Akcja. Akcja siano. Tu możecie podejrzeć, co robi właśnie Dorota. A ma dopiero na 8 marca. Także się uwija dziewczyna. Bo w odpowiednim momencie dałam jej to. Ten wykotnik. No otworzę, może się nie będzie.
jaki to instynkt jest. Kto by powiedział, jak ktoś by powiedział, że gadzina jest głupia, to ja bym powiedziała, że to ten ktoś jest, że tak powiem, szurnięty. Dosłownie 5 minut ma to ten wykotnik tu w klatce. Najpierw go włożyłam i stwierdziłam, że nagram coś z wykotnika. No i patrzcie, co robi. Ona sobie już grzebała tą ściółkę, przegrzebywała do jednego rogu, ale no nie nosiła tak, żeby... Łapami to bardziej tak zagrzebywała w jeden róg. A teraz już się ewidentnie zaczyna zachowywać tak, jakby to miało być na już, kurde, na wczoraj. No ale... Tak to właśnie wygląda. Pozbiera. Nie, bój się tego. Tak cię troszeczkę tylko podglądam. Tak troszeczkę. Ty rób swoje. Fajna baba jesteś. Dobra, nie będziemy jej przeszkadzać. Niech ona sobie to robi z tym coś. Ja sobie tutaj za jakieś 10 minut zajrzę. Gdzie ona to robi? Bo na razie póki co to zbiera, ale czy ona to weźmie do wykotnika, czy może tam w rogu gdzie jest? Zobaczymy, no. Ale myślę, że do wykotnika. Gadzina, tak jak mówię, gadzina jest, ma swoje zmysły. Dobra, będziemy do niej przeszkadzać. No chyba jednak do wykotnika. Tak jest. Właśnie do wykopnika doszło. I robi tam pracę. Remonty. Podglądują, tak? No, a tak podglądując ją, pomyślałam, że wam powiem, dlaczego zrobiłam wykotnik, bo miałam dużo komentarzy typu: a na co ci wykotnik? Przecież tak się też wykoci. Ja wiem, że się tak wykoci, bo to nie pierwsza samica, która się koci, że tak powiem, w moim statku. Ale ona tutaj ma okieneczko. I muszę wam powiedzieć, że pomimo, że to okieneczko jest tam na ten sezon zamknięte, to jak ja tu stoję, ja bym tak z ciekawości na noc dała tutaj termometr. Tylko że no, ten jest akurat przylepiony, musiałabym to jakiś znaleźć i tak do góry i położyć, żeby ona nawet o nim nie wiedziała. Jaką ona ma tu temperaturę? Bo generalnie w samej króliczarni temperatura jest, pokazuję wam już. Nie wiem, czy to będzie widać. Będzie widać. 6 stopni. Drzwi są cały czas od króliczarni otwarte, na oścież. Także tu jest 6 stopni, a ja, tak jak powiedziałam, przyniosę ten termometr i sprawdzę jutro. I położę jej tam u góry na półce. Zrobię to tak, żeby ona nie wiedziała. I zobaczymy. No, szczerze mówiąc, tak jak mówię, czym bliżej tu rękę daję, to taki chód, czad. Stąd też pomyślałam o tym wykotniku. Bo jak ci, co oglądają moje filmiki, to wiedzą. Była to taka samica, ona sprzedałam ją. I czemu ona mi tak sikała non-stop i tak dalej? Podejrzewam, że właśnie gdzieś mogła pęcherz przeziębić z kuli tego, że jest na takim, no, przeciągu, można by powiedzieć, no co tu dużo gadać, bo tu jest stąd podwiewa, a tu jest też otwarte, więc jakby jest na poprzestrzeni. Nie wiem, ja to tak rozkminiam, a czy to tak jest? Zobaczymy, będziemy to obserwować. Ona jest tu tydzień czasu, 2 tygodnie, nie, tydzień. I nie widzę, żeby miała bardzo ulaną klatkę. Dyskotekę wam właśnie przed nią robię. Także dobra, nie przeszkadzamy i niech ona sobie tam pracuje. Dorzucę, niech będzie, że dorzucę. Dorzucę jeszcze później trochę słomy. Także dobra, nie skupiajmy się tylko na dorodce. No i plany jeszcze jakie są, to są takie, żeby sobie Bożenę dopuścić. Ona już miała na wizji, że tak powiem, kręcona była nieraz, bo miała już maluchy. No akurat to nie są jej, tamte są jej. Tamte dwa następne. Także ją sobie dopuścimy.
Z tym, że no za jakieś może 2 tygodnie. Tamtą panią, tej pani na razie damy spokój, nie będziemy nic z nią robić. Jak zwykle ciemno, nic nie widać. No co widać. Ale swoją drogą też będzie dopuszczona, z tym, że no nie od razu, bo tak jak mówię, Dorota jest zakocona i Mariolka, lecimy do Mariolki. No i jesteśmy u Mariolki. Nie, Mariolka też zasługiła. I Mariola ma na 20 marca wykot, więc też przekopuje ściółę, już tu jest tak narobione, no ale to ja jeszcze za wcześnie, zdecydowanie. W każdym bądź razie ona będzie przeniesiona też do króliczarni tam, nie będzie tu na dworze. Tylko no, tak jak powiedziałam, muszę trochę podsuszyć klatkę, żeby przerzucić szarańcze, rozdzielić, a jej zrobić właśnie tam, bo tak jak kiedyś mówiłam, góra jest dla matek. Tam są największe klatki i przystosowane są i poidła, i karmidła, i paśniki. Wszystko większe jest tam, wiadomo po co. No i co? Bożena jest sobie tu. Zaraz będzie tupać, bo nie będzie sobą. Także Bożena ma teraz klatę. Że 3 takie Bożeny by tu wlazły. I tak jak powiedziałam, ona jest na handel. Bożenka. Tu młodzież. Uciekać. No i właśnie jednego z nich wczoraj, brzydko mówiąc, dla was, dla waszych potrzeb, znaczy dla was, specjalnie dla was nie, po prostu zapotrzebowanie było i stwierdziłam, że to jest ten dobry moment, bo już tych łapek jest coraz więcej, więc żebyście wy nie czekali, to filmik już jest zrobiony. One są z 1 października, więc jest październik, listopad, grudzień, koniec stycznia, 4 miesiące, 2,5 kg ważył łatuszka, bo on sam ważył o prawie 3600 czy 700. Zamykamy. Jeśli to jest poidła, szorowałam wszystkie. Jak jeden mąż, bo już były takie zakipiałe, że rany boskie. No tu Andrzejek, pokażę wam go, dawnoście go nie widzieli. Jest i oto on. Tu jest dziewczyna, co właśnie tą szarańczę muszę rozsadzić. Tak sobie mieszka. Dobrze się ma. I też jeszcze będzie miała szansę niejedną, bo fajnie wychowuje. Dobra matka. Także tą panią przenosimy. No, ja jej tu przed chwilą siana nawrzucałam. Siana. Słomy, przepraszam. Słomy jej tu nawrzucałam i widzę, że cały czas pracuje. Podejrzymy, co ona tam za ten czas. No dobra. Krępujesz się, tak? Przy mnie nie będziesz tego robić. Myślę, że będzie dobra mamusią. No, dobra, nie przeszkadzamy jej. Niech pracuje. Także co? Przykręciłam jej właśnie paśniczek. Tak bliżej drzwi. Nawet tu prosto wyszło. Na prawie rozładowanej wkrętarce. No ale. Ja przykręcałam, nawet się nie przeszkadzała, jeszcze wręcz przeciwnie, tu mi przychodziła pod rękę, zabierała mi wkrętarkę, przesuwała, żeby sobie słomę tam zawlec, no i pracuje, no już, o, możecie podejrzeć, co ona tam kombinuje. A ona jest taka, że lubi się przyjść dać pogłaskać, generalnie i tak ją zaczęłam obmacywać, jak to można powiedzieć. Już maluchy tutaj tak dają, bez boku czadu. Ruszają się, ciepciuszki. Dobra. To by było w takim razie tyle w tym filmie. Na tym filmiku. Z wykotników.
Myślę, że sama królica jest zadowolona, bo tak jak powiedziałam, 5 minut nie stało, jak ona zaczęła akcję wnoszenia wszystkiego. Podejrzewam, że za godzinę to już tu nie będzie miała nic, wszystko będzie pewnie tam wciśnięte. No ale niech se robi po swojemu. To ona się będzie kocić, a nie ja. Także co, tyle by to było na tym odcinku. Ja co, zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. I zapraszam do następnego.